kochani, mam jakieś dwie minutki, czy nawet minutkę, zanim przyjdzie mąż, bo właśnie poleciał z Ignasiem szybciutko zaprowadzić go do przedszkola. No a co, my lecimy do miasta, jak wiecie, jedziemy na szczepienie, więc trzymajcie kciuki, bo ja jak zwykle się stresuję, jak zawsze się stresuję. Ale żeby nie było, bardziej się stresuję nieszczepieniem dzieci, więc wiem, że kontrowersyjny temat, ale u mnie po prostu co w sercu, to na języku. No i co chciałam powiedzieć, to poza szczepieniem mąż musi polecieć do Rossmana odebrać moje zamówienie, bo pampersy dla maleńki zamówiła mi troszkę zdrowych przekąsek, jak zawsze w Rossmanie zresztą. Musimy pojechać do hurtowni z papierosami jeszcze na sam wylot, tak naprawdę. No i proszę męża, że jeżeli zdąży, tak naprawdę w trakcie, kiedy my będziemy u lekarza, bo nas po prostu tylko tam podrzuci, to żeby pojechał do Lidla i kupił Ignasiowi jogurty, bo się mu skończyły, wiecie, te takie bio do picia, on je uwielbia i zawsze bierzemy całą paletę, a ostatnio robimy ciągle zakupy w Biedronce i nie ma Ignasia jogurcików po prostu, więc mam nadzieję, że mężowi się uda i skoczy jeszcze tam, bo on ma jeszcze kilka swoich spraw do pozałatwiania. A tak naprawdę my już nie śpimy od bardzo wczesnej godziny, ja nie śpię od godziny 4, mała od godziny 5, malutka właśnie poszła spać w aucie teraz w foteliku, a tam nie zobaczycie, jej kocykiem przykryta, szumi z boku, a no a co? A matka po treningu odzyskała troszkę energii na ciąg dalszy dnia. Dobra, lecimy, do zobaczenia. Teraz do Was siądę i pogadamy, tylko pokażę Wam szybko zamówienie z Rossmann. Kupiłam pieluchy te co zawsze dla małej, Bambi Bu. Tyle, że jedno opakowanie to co zawsze, czyli te od 3 do 8 kg, a dwa opakowania już takie większe od 6 do 11 kg. A jeżeli chodzi o wagę małej, to zaraz Wam powiem. I to są rzeczy, które zawsze biorę w Rossmanie, zawsze, zawsze. Już Wam pokazuję, co to jest. Śliwki suszone. Daktyle też jeszcze biorę, ale daktyli mam zapas, więc nie musiałam. Daktyle, śliwki. Gorzka czekolada, bardzo lubię te właśnie z tej serii, 78% kakao. To są cukierki, które teraz były w promocji, ja je zawsze biorę. Jedno opakowanie już mam w torebce, bo rzeczywiście jadłam po drodze. Miętowe, które ratują mnie przed sięganiem po słodycze. To było moje dzisiejsze śniadanie i jeden batonik zaraz znajdę. O, to było moje dzisiejsze śniadanie. A jeżeli chodzi o dobrą kalorię, to wzięłam sobie tą kawową 4, jak widać. Wzięłam sobie kokosową, bo były w promocji z 2,99 na złote 99, więc 4 takie, 5 takich. Jabłko z cynamonem 4 razy, 5. I to tylko takie smaki były, bo jeszcze orzech uwielbiam. Tutaj przepraszam, nakruszyłam, ale nie było. Moje ulubione kółka, z których właśnie jedno zjadłam, więc mamy 5 opakowań było i 2 opakowania takich zwykłych kukurydzianych, ekstra cienkich, solonych, plus jedna wafla z ciecierzycy zamiast chlebka do jakichś tam poszczególnych dań. O, jeszcze jedne śliwki i musiki dla mojego synka, on uwielbia. Wafle czekoladowe w razie chęci ogromnej na słodycze. No i dla mnie nowość, wzięłam z tej samej serii, z której kupuję pieluszki biodegradowalne, chusteczki Bambi Bu. Już nie jedna z Was mi polecała, a teraz były w promocji, więc wzięłam. Jeszcze jedno opakowanie tych i tiktaki, czyli znowu taki ratunek przed rzuceniem się na słodkie, więc to całe zakupy z Rossmann. Ja trochę ogarnę domek i siądę, troszkę do Was pogadam. Cześć, jestem, nie widzicie mnie, ale już jestem, już, w sensie, no wiecie, z tej strony, usiądę do Was i pogadam, tak mówiła, nie mam czasu, żeby siedzieć, więc ja będę sobie obierać cebulę, kroić cebulę i do Was gadać, bo powiem Wam, że tak to jest, no nie wiem, na pewno też tak macie, jest 11 godzina, dopiero wróciliśmy ze Zgorzelca i posprzątałam ten Saigon, który przywieźliśmy ze sobą.
No i teraz tak, malutka miała dwie szczepionki dzisiaj, zniosła je fantastycznie, zresztą jak zawsze, ona bardzo dzielnie znosi szczepienie, jestem z niej niesamowicie dumna. Płaczę tylko w momencie wbicia tej ich paskudnej igły, potem już jest naprawdę super. I co chciałam powiedzieć, to no dalej jest drobinką. Pani doktor mówi, że jest wszystko w porządku, waży 7 kg, normalnie powinna 7,5 ważyć. No więc to jest taka granica, dlatego że ona jest karmiona piersią, więc nie jest od niej wymagana jakby większa waga. No ale już pani doktor mówi też wprowadzić jedzonko, no czy to BLW, czy nie BLW, ale już po prostu więcej, żeby tego jedzonka było. No postaram się. Dzisiaj będzie miała ziemniaczek pire, tak przyrządzam go razem z marchewką, w takich formach do złapania rączką i dodatkowo dzisiaj jeszcze zrobię duszone jabłuszko. Te wszystkie już produkty jadła, więc dwa posiłki się przygotuję, bo ona, powiem Wam, nie może wysiedzieć na miejscu, kiedy ja coś jem, więc staram się te posiłki, bo zaletą BLW jest właśnie to takie jedzenie wspólne, to, że dziecko poznaje konsystencję, to, że dziecko uczy się trafić do buzi, to, że dziecko uczy się różnych smaków, to, że pozwalamy dziecku oczywiście decydowanie o tym, co sam chce zjeść, nie wpychamy w niego nic łyżką na siłę. To jest przede wszystkim, ale też fajnie, jak ta metoda odbywa się właśnie w trakcie żywienia dorosłych, że tak powiem. U nas niestety praca do tego doprowadza, że nie możemy zjadać codziennie wspólnych posiłków rodziną, ale wiadomo, ja z malutką mogę, czemu nie? Możemy celebrować sobie takie chwile wspólnie razem. No i co chciałam? No i dlatego właśnie tak robię. To dzisiaj przyrządzam. A dla moich chłopaków, dlaczego mówię dla chłopaków? Ignaz jest z przedszkolu, wiadomo, że on nie je wtedy obiadków w domu, ale robię dzisiaj mielone. A że mięso mielone mam naprawdę sporych rozmiarów, to przyrządzam całe, właśnie zaraz podsmażę cebulkę. Moje mielone są po prostu tak samo robione jak tradycyjne, tyle że bez bułki tartej i bez bułki w środku, czyli ja nie dodaję żadnego zagęszczacza, doprawiane naturalnymi przyprawami, zioła prowansalskie, bazylia, ale ostra papryka, oregano, czosnek granulowany, czosnek jeszcze przeciśnięty przez praskę, słodka papryka i sól, tym doprawiam, i natka pietruszki. To wszystko mieszam razem, dodaję jajko i niczym nie zagęszczam. Formuję takie kotlety właśnie, a jeszcze podsmażam cebulkę, którą dodaję do tego mięsa, formuję takie kotlety i albo je podsmażam, zależy od konsystencji, jak są bardzo luźne, to je piekę w piekarniku, jak są trochę bardziej zbite, to je podsmażam na patelni, więc tak dzisiaj przygotowuję cały pewnie talerz tych kotletów, które dzisiaj mąż zje z ziemniakami i ja je sobie schowam do lodówki, będę miała na jutro, ugotuję kaszę albo ryż i chłopaki będą mieć obiad, więc robię obiad na dwa dni, można by rzec. Dobra, nie mogę się skupić, więc ja tutaj przygotowuję, jak już będzie luz taki większy, chociaż podejrzewam, że późno to będzie, bo teraz mała śpi, więc ja wykorzystam ten czas na maksa, a potem w stanie będę z nią. No trudno, więc odzywam się, kiedy będę mogła. Muszę się Wam tutaj pochwalić, to jeżeli chodzi o rozwój, bo mama miała dzisiaj bilans taki na pół roku, na 6 miesięcy, to wyprzedza po prostu 6 miesięcy, 6 miesięcy, 6 miesiąc zostawiła, słuchajcie, za sobą, dlatego że siedzi stabilnie, a 6 miesiąc to niby siedzenie z podparciem, ma jeszcze niby 2 tygodnie na to, żeby usiąść stabilnie, a ona siedzi stabilnie, przekręca się z jednej i z drugiej strony, a tylko z jednej strony wystarczy, że się przekręca z brzuszka na plecy, a ona się przekręca i z plecków na brzuszek, to, że łapie swoje nóżki, się nimi bawi, to, że zwraca uwagę na dzieci, czytała pani doktor już 8 miesiąc i okazuje się, że mała w ogóle te rzeczy robi, reaguje na imię, interesuje się dziećmi, wyraża mimiką twarzy, radość, strach, więc no naprawdę wow. I jeszcze pani doktor była niesamowicie zaskoczona, że nasza mała, bo pani się pyta, czy czymkolwiek dopajam dziecko. Ja mówię, no tylko wtedy, kiedy podaję posiłki, to wodę podaję, tak? Wodę. No to czy z buteleczkiem? No nie, nie z buteleczki, tylko z kubeczka. No i pani doktor była w szoku, że już mała potrafi z kubeczka. Ja mówię, to dlatego, że nigdy nie chciała. Zobaczcie, a pani doktor mówi, a no tak, to tak dzieci mają na cycku. Ja mówię, no nie, prawda, nie zawsze, bo mój mały synek w sensie też był na cycku przez cały rok i pił z buteleczki. Ja nie wiem, że uwielbiał, ale normalnie wodę podawałam mu z butelki. Nie było jakiegoś problemu.
A Lucja nie chce kompletnie nic z butelki, ona doskonale wie, o co chodzi, pociągnie pierwszy raz i żuje memla po prostu tym smokiem. A z takiego kubeczka, jak tam stoi za nami, nie wiem, czy widać, widać. Po prostu pije, więc jestem, no on dużo nie pije, bo dużo widać i nie ma potrzeby, najwięcej to pije mleka z piersi. I to jej na razie w zupełności wystarcza. No ale tak jak mówię, dzisiaj podam jej dwa posiłki, zobaczyłam, bo widzę, że to co było z jabłuszkiem, tylko co, to co jest bardziej słodkie, to ona po prostu cały czas pcha rączki do buzi, cały czas chce to jeść. Więc no nie wiem, jak to będzie z tymi wytrawnymi smakami, czy po prostu musi się ich jeszcze nauczyć. Ja tak jak widzieliście, kotleciki przygotowałam do smażenia i po prostu myślę, że godzina pierwsza, zacznę je po prostu smażyć. Pranie ustawiłam na godzinę pierwszą, więc dopiero jak wróci Ignaś, to będę miała do wywieszenia i tyle. Cały czas się nie dodał vlog z wczoraj i tak siedzę i czekam 21 minut jeszcze. No, zrobię ten opis i tak dalej, bo już wszyscy czekają na ten vlog. Już mnie na Instagramie bombardują, co się Karolina stało. No nic, kochani, do później. Jestem, kochani, już po raz ostatni tak naprawdę. Usiadłam tutaj u synka, przyniosłam sobie statyw, bo mały tłucza tam na dole bawi się, w sensie. Lusa moja już śpi, jest jeszcze jasno i dość wcześnie, bo jest przed szóstą, jeszcze szóstej nawet nie ma. Ja dzisiaj nie jestem nawet tak podnięta jak zazwyczaj. Ale z chęcią się wykąpię, to nie znaczy właśnie, że nie jestem podnięta, to znaczy, nie znaczy, że się do łóżka nie położę. Z chęcią się teraz wykąpię i co? Nie położę się po prostu spać, jutro trzeba rano wstać na trening, trzeba zacząć od nowa dzień, wolny dzień mojego Ignasia. Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować za cały ten miesiąc, który byliście ze mną, za to, jacy jesteście, za wszystkich nowych, którzy przybyli. Witam serdecznie, mam nadzieję, że Wam się tutaj podoba i zagościcie na dłużej. Tym, którzy są ze mną od samego początku, tym, którzy są od połowy mojej przygody z YouTube'em oraz tym, którzy, tak jak mówię, dołączyli dopiero na vlogowy kwiecień. Jest mi niesamowicie miło, że ze mną byliście, towarzyszyliście mi każdego dnia, pisaliście komentarze, wspieraliście, radziliście mi w wielu kwestiach. Dla mnie to bardzo dużo znaczy i może nie na każdy komentarz odpowiem, ale za każdy jestem ogromnie wdzięczna, naprawdę. No za krytykę nie jestem wdzięczna, ale wiecie, za to chamstwo raczej tak. Bo za krytykę czasami też, bo ktoś ostatnio mi napisał o oleju kokosowym i naprawdę zaczęłam czytać, myśleć. To nie jest tak, że ktoś mi powie, źle robisz i ja od razu, ach, usunę komentarz albo co to za paskudny typ, tylko naprawdę biorę sobie niektóre rzeczy do siebie, zaczynam analizować, czytać, uczę się dzięki Wam. Za co Wam serdecznie dziękuję, nie jestem alfą i omegą, nie jestem nieomylna. No i super, że możemy dzielić się doświadczeniami, że możecie mnie wspierać jako mamy, że możecie się czegoś ode mnie uczyć jako mamy, czy w ogóle jako osoby i kobiety. Cieszę się, że mój uśmiech działa na Was, że zarażam Was pozytywną energią. No i jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, naprawdę jest mi tak, jest mi niezmiernie miło i tylko przez ten kwiecień utwierdziłam się tym, bo powiem Wam, że rozważałam z mężem, tak, czy vlogować z wakacji. Chodzi mi tutaj o wyjazd nad morze, ale teraz się tylko utwierdziłam. Wtedy, jak jechałam nad morze, tak bardzo Wam się vlogi moje z nadmorza podobały, że chodziło mi to po głowie, ale później pomyślałam, a może to jest czas dla nas. Tylko z drugiej strony, to jest czas dla nas, ale tak samo chcę się czymś podzielić z Wami. To jest jedna kwestia. I druga, jeżeli nagrywam vloga w ciągu dnia wakacyjnego, to jest to jakieś 15 minut wyrwane po prostu z całego dnia. I ja mam wtedy mimo wszystko czas dla dzieci, dla męża. To nie jest tak, że to jest, wiecie, poświęcam coś, bo nagrywam live'a przez cały dzień. Bo to tak nie wygląda, więc myślę, że no ten kwiecień mnie tylko utwierdził, że vlogi z wakacji będą i że mam ochotę dla Was nagrywać, ogromną mam ochotę dla Was nagrywać, bo naprawdę mam dla kogo i mam takich widzów, że to coś niesamowitego. No i jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję, tak się ckliwie zrobiło. Dziękuję, widzimy się, kochani, za kilka dni, troszkę nabiorę sił, zregeneruję się, odpocznę od komputera, bo naprawdę odpocznę od monitora, komputera. I wracam z nową energią, z nowymi pomysłami na filmy, z nową siłą i tak dalej. Dobra, naprawdę emocjonalnie się zrobiło. Dobra, trzymajcie się, kotki. Do zobaczenia za kilka dni. Pa! I pięknego maja Wam życzę. Cudownego, pięknego, słonecznego i pełnego miłości. Pa! Jeszcze raz!